Może tak, zacznę od tego, że syn mówi, mamo, powiedz, że się stresujesz, będzie ci lżej, a że słucham moje dzieci uważnie, to posłuchałam się go teraz. Do męża się też skarżyłam, mówię, słuchaj, no jak to zrobić, mówię. No przecież będę mówiła o tym, dlaczego mam zabrać dzieci ze szkoły, dlaczego zabraliśmy dzieci ze szkoły, będę mówiła o tych relacjach, o tym, jaka jest atmosfera w szkole. On mówi, no przecież od 15 lat mi o tym opowiadasz. Ja mówię, no właśnie, mam tylko 18 minut. Okej. Zacznę od czegoś, co w sumie bardzo niedawno mnie jeszcze od niedawna skupiałam na tym uwagę, bo jest to taka wojna między nauczycielami a rodzicami, taki spór o wychowanie. Zaczęłabym od tego, żeby powiedzieć wam, co to jest wychowanie. Słownikowo wychowanie jest to, są to pewne zadania, działania, które mają na celu zmienić podstawę, zmienić zachowanie czyjeś, tak. A tu w szczególności chodzi o młode pokolenie. Natomiast ja chciałabym, żebyśmy zapamiętali po tym spotkaniu wspólnie nauczyciele i rodzice, dorośli, którzy są odpowiedzialni za to, jak wychowywać dzieci, którzy współpracują ze szkołami, którzy współpracują z dzieciakami, którzy mają je pod opieką, żeby zapamiętali taką definicję, która brzmi w taki sposób, że wychowanie jest to towarzyszenie, wspieranie dziecka w procesie dojścia do dorosłości. I na tym chciałabym się oprzeć. Bardzo dużo jest takich w tej kłótni, jeszcze tylko dodam, aspektów trudnych, bo wydaje się, że tylko my rodzice jesteśmy odpowiedzialni za wychowanie dzieci i rzeczywiście te nasze dzieci wchodzą do szkoły z jakimś bagażem, już do przedszkola, tak, z jakimś zachowaniem, z jakimiś wartościami, przyzwyczajeniami. Jest bardzo różnie, bardzo, natomiast wiemy, że też mamy taką świadomość, że każdy z nas wpływa na otoczenie, każdy, kto nawet coś mówi, coś pisze, coś, nie wiem, śpiewa, tańczy, wszyscy na siebie tutaj oddziaływujemy od samego początku, kiedy się widzimy. Więc tak samo nauczyciele oddziaływują swoją postawą na dzieci, na tych młodych ludzi, na ich motywację, na ich myślenie o sobie i na to, czy zdobędą to zaufanie, czy nie, i na to, czy będą mieli wewnętrzną motywację do tego, żeby się uczyć, co bardzo szybko ginie. No jak czują się dzieci? Chciałabym podkreślić jeszcze też takie dwa ważne aspekty. No, można powiedzieć, że można podzielić te dzieciaki na takie podporządkowane i te niepodporządkowane. Te, które są bardzo widoczne w szkole, to są te niepodporządkowane i od nich chciałabym zacząć, bo to są najbardziej wartościowe dla nauczycieli, dzieci, dla mnie jako też psychoterapeuty, jako osoby, która tysiące godzin spędza z rodzicami i przychodzi do mnie z dzieckiem, które mówi nie, które mówi nie chcę tego, nie chcę tak, mówię jest okej, super, zaraz się wszystkiego dowiemy od niego. Te dzieci niepodporządkowane to są dzieci, które bardzo wkładają duży wysiłek w to, żeby nie naruszona została ich integralność. To znaczy integralność, czyli ich osobiste ja. One oczywiście mają bagaż doświadczeń. One mają bagaż doświadczeń trudnych w relacjach, te, które są głośne, te, które przekraczają pewne granice normy, które powiedzmy są agresywne, bijące, krzyczące. Natomiast one wiedzą, że jest im bardzo, bardzo źle, kiedy ktoś złapie za rękę, nauczyciel pociągnie do sali. Reagują bardzo negatywnie. Z kolei większość chłopców tak ma, tak? To się z tym zgadzamy. Z kolei jeśli chodzi o dziewczynki, no to mamy taki, no, powiedzmy, większy spokój, bo te dziewczynki są raczej tymi drugimi dziećmi, tymi dziećmi podporządkowanymi systemowi. Ja powiem, że najbardziej to się martwię w sumie w gruncie rzeczy o te podporządkowane i wbrew pozorom najwięcej mam ich w gabinecie. Te dzieci, które mają bardzo wysokie noty na świadectwach i te, które bardzo długo ciągnęły to, żeby podporządkować się swoim oczekiwaniom, znaczy oczekiwaniom właśnie nie swoim, a rodziców, nauczycieli systemu. I tak poznałam 15-latka, podam parę przykładów, 15-latek, który idąc dalej może, okej, dobra, to trochę zmienię tutaj, bo już się tak zapędziłam spontanicznie.
Dlaczego język osobisty, język formalny jest ważny w komunikacji? Mówiliśmy tu od początku i też w sumie widzę, że bardzo ważny wpływ na nasze myślenie, na nasze wnioskowanie mają relacje. Czyli to, czy jeśli dana osoba opowiada mi o tym, co wie, czy jest jakby w tym zanurzona, czy ona ma pasję, czy ona rzeczywiście ma w tym doświadczenia i stara się o to, żeby tą pasję swoją przekazać wszystkim, nie? Tylko że problem polega na tym, że nauczyciele mają tak dużo pracy i tak dużo obowiązków, jeśli chodzi o formalności, że przestają być ludźmi, a stają się urzędnikami. I to jest bardzo duży dramat dla dzieci. Młodzież czasami tak nawet jak mijam na ulicy, ostatnio też rozmawiałam z maturzystami, którzy siedzieli tacy z zwieszonymi głowami, myślę sobie, zapytam ich, czy oni wiedzą, co tam dalej, czy mają jakieś plany, jakieś cele. Stwierdzili w gruncie rzeczy 95% z tych 15 osób, można powiedzieć 14 osób stwierdziło, że chce odpocząć. Nie chce spełniać już nic, nie bardzo chcą, nie, w ogóle nawet nie wiedzą i nie myślą o tym, co robić dalej, bo bardzo, bardzo są tym wszystkim zmęczeni. Ale ten język formalny też doprowadza do tego, że dzieci bardzo czują się samotnie. Ja powiem szczerze, że mój syn jak poszedł, wszystkie dzieci poszły jako sześciolatki, byłam taka zafascynowana, bodźcowanie mózgu, wiadomo, te nowe, mamy XXI wiek, wszystko jest inne, lepsze. Nie przyszło mi do głowy, że system jest tak skostniały, że on się od 100 lat nie zmieni, mimo tych całych materiałów kolorowych. A nawet jest gorzej, jeśli chodzi o całą podstawę programową. I teraz język, mój syn jak poszedł właśnie w pierwszej klasie do pierwszej klasy, jakieś myślę około miesiąca, miał zmienioną fryzurę, miał 6,5 roku i pytam się, czy pani zauważyła, że masz nową fryzurę. Mówi, nie mamusiu, pani nie widzi naszych główek, za to widzi nasze błędy. Więc 6,5-letnie dziecko już wiedziało, na czym polega system w szkole, tak? Na czym polega relacja dorosłego z dzieckiem. No oczywiście, umówmy się, tak, no jest w grupie 25 osób, przecież nikt nie będzie na niego specjalnie tam zwracał uwagę, ale to, co działo się potem z roku na rok, kiedy weszła moja córka do szkoły, kiedy drugi syn, czyli cała trójka, 6 lat w systemie, to są te moje osobiste też doświadczenia, prawie 3 lata pracy w szkole, cały czas współpracuję z prawie 30 szkołami w Zamościu i nauczyciele, szczerze mówiąc, pracują bardzo, bardzo no rewelacyjnie, to jest bardzo duży wysiłek, duża praca i udaje im się, w większości się udaje tą pracę, natomiast niestety nie mają takiej pomocy od ręki. Ale to, co powinniśmy zmienić, to co, ja też jeszcze dodam, że my jedziemy na tym samym wózku, ja jestem 77 rocznik i mnie też nikt nie wychował w takim duchu rozumienia, uwagi, wiem o co chodzi, tak, jakie masz emocje, co czujesz, co myślisz. No, generalnie dzieci i ryby głosu nie miały, jeszcze było więcej przemocy. Ja miałam w liceum nauczyciela, który bił linijką po plecach, po łapach i to było normalne, to było okej. Okay. Ja wam powiem, że ja nawet się tam bezpiecznie czułam na tej lekcji, a tylko dlatego, że o dziwo nauczyciel mnie lubił i dlatego się czułam bezpiecznie. Osobista odpowiedzialność. Nie ponosimy osobistej odpowiedzialności za to, jakie reguły kierujemy w stosunku do dzieci. Jeśli chodzi o szkołę, jest to totalny dramat, dlatego że reguły, które stosują dorośli na dzieciach, nie stosują ich do siebie. Mogłabym tu mnóstwo przykładów podawać, dlaczego i jak to wygląda. Natomiast po pierwsze, dzieci, jest zasada, powiedzmy prosta, nie można iść na lekcji, ale widzę nauczyciela, jak wchodzi do klasy i zażuwa kanapkę, tak, z pełną buzią. Po drugie, nie można się spóźniać. Mój syn mówi, mamo, nauczyciel mi wstawił spóźnienie, a przyszedł za mną. No właśnie, nie? I to są takie reguły. Reguły, jeśli chodzi o szanowanie, o szacunek, to mnie też trochę przeraża. Bo w tej chwili jest taka, były duże zdarzenia, tak, spore zdarzenia w kraju, jeśli chodzi o hejt, o ten język nienawiści i nagle wymyślono, że trzeba teraz inwestować, żeby te dzieci naprowadzić, tak, żeby to nie rosły z nich tacy, wiecie, dorośli, którzy będą hejtować, którzy będą pisać bzdury i gnębić ludzi w ogóle. Z tym, że osoby, które mieszały się w politykę, jak wejdziecie na ich profil facebookowy, to znajdziecie mnóstwo haseł,
do pieca z nim, wiecie, tamtym czy innym prezydentem czy kandydatem. Takie polityczne hasła, jeśli się wejdzie na strony facebookowe, na grupy facebookowe, jeśli chodzi o nauczycieli, mnóstwo hejtu, mnóstwo jest nienawiści, złości, kierowanych też przede wszystkim do rodziców, ale też i rodzice nie pozostają dłużni, tak, w tym wszystkim. Więc ta odpowiedzialność osobista, myślę, że powinniśmy zacząć od siebie i pokazać tym dzieciom, jaki my dajemy przykład, a nie brać dziecko, tak też ja byłam przerażona w pierwszej klasie, widziałam, jak nauczyciel wytargał dosłownie dziecko z sali, druga mu pomagała, bo sobie nie radzili z zachowaniem. I wepchnęli do wicedyrektora, gdzie dziecko uderzyło twarzą w drzwi i odbiło się jeszcze od tych drzwi. Myślałam, że to nie jest prawda po prostu, że to jakieś, nie wiem, naprawdę losowe, że zaraz to się wszystko poukłada i że tak nie jest tu. To nie to. Oceny. Oceny to są drugą bardzo ważną kwestią. Niestety dzieci, młodzież identyfikuje się przez oceny. Określają siebie przez oceny. Dlatego, że też poniekąd nie mamy informacji o tym, co ta ocena dana, co ona mówi, o czym ona mówi. Przychodzi do mnie dziecko, mówi, ma 3. O, 3 tylko? 3? No bo 3 to jest przecież mniej niż 4, a 4 to jest mniej niż 5. Spotkałam 15-latka, który właśnie ma średnią, a zaraz to powiem za chwilę. On mówi, że on nie bardzo wierzy w swój potencjał, że on nie wierzy w swoje możliwości, znaczy generalnie uważa, że jest przeciętny i że jeszcze dodatkowo ostatnio opuścił się w nauce. Pytam się, jaką ma średnią, powiedział mi, że 4,8. Mówię, okej, dobra, i takich jest mnóstwo przykładów. To 4,8 jest gorsze od 5,5 przecież, prawda? Te oceny niewiele mówią. Brakuje czasu na informacje, na to, żeby przekazać tym dzieciom, zrobiłeś to dobrze, to jest nie tak, to popraw, to tutaj rozwijaj, tak? Nawet nauczyciele często nie mają, nie przychodzi im do głowy, że może być dziecko niezainteresowane ich przedmiotem. Jeżeli bardzo personalnie reagują, jeżeli moje dziecko jest niezainteresowane plastyką, ja robię prace plastyczne z reguły, robiłam, to fajnie taką ocenę dostać, mówię wam, czat. Co dostałam, nie? Jaki śmiech. To no, generalnie bardzo personalnie to odbierają i mówią, jeżeli ty mnie olewasz, to ja ciebie też oleję, tak? I koniec jest często dyskusji. Konflikty, jak są w języku formalnym rozwiązywane. Pytam się nauczyciela, co się tam stało, spotkaliśmy się, on mówi, no zachował się 12-latek, tam wykrzyczał mi bardzo duże wulgaryzmy, był nieprzyjemny i no niestety, była ciężka sytuacja. Pytam się, co zrobiłaś? Poszłam od razu do pedagog. No dobrze, poszłaś do pedagoga. Co dalej? No pedagog nie zareagował, poszłam do dyrektora. I co dalej? Dyrektor nie zareagował, poszłam do koleżanki. Ale myślę sobie, kurczę, a co z tym dzieciakiem? Gdzie on jest teraz? Co on myśli? Co się z nim dzieje? Gdzie jest w ogóle dialog jakiś, tak? Gdzie jest pytanie? Dzieci są najlepszym źródłem tego, co się dzieje. Jeżeli dziecko źle się zachowuje, to znaczy, że się źle czuje. Dlaczego tak zrobił? Jeżeli jest ci z tym źle, powiedz mu o tym. Powiedz mu, porozmawiaj. Nie było żadnej rozmowy. Cieszyła się, że była na forum klasy przeproszona. Pytam się, czy uważasz, że to były szczere przeprosiny? Czy uważasz, że to były autentyczne przeprosiny? No nie. Co ci to daje? Czy wydaje ci się, że 12-letnie dzieci, 10-letnie dzieci tego nie widzą, że taka jest dla was norma? Że tak trzeba zrobić po prostu i już? Że to nie ma żadnej wartości? Więc konflikty bardzo w sposób formalny, a nie językiem osobistym, którego jeszcze trochę nawiążę i wyjaśnię. I teraz zastanawiałam się zawsze nad tym, o kogo się, no właśnie ta atmosfera w szkole, kto o kogo się troszczy? Wiecie, jak to wygląda? Czy to troszczą się ci nauczyciele, czy troszczą się rodzice? Czy tak jak na moje oko, to te dzieci się troszczą cały czas? Cały czas się troszczą o to, żeby spełnić te nasze oczekiwania, żeby pójść na te standardy. Wiecie, ja mam bardzo dużo pacjentów tak w wieku 30-40 lat. Oni mają bardzo wysokie wykształcenie, często różne podyplomówki kończą, mają wysokie stanowiska i to, co mówią też najczęściej, że ja nie chciałam tego. Ja w sumie to zrobiłam, ojciec chciał, tak? Matka chciała, rodzice stawiali mocno. Ja też byłam wychowana w kulcie nauki, wyganiali wtedy jeszcze, tak, ze wsi, żeby jeszcze moich rodziców, tak, idźcie, studiujcie, bo to na nic, taka robota w ogóle, nie? Dziwna sprawa, jak się teraz patrzę, jak się świat potoczył. Takie planowanie, takie, wiecie, przepowiadanie przyszłości, nie? To jest w ogóle ciekawa też cecha.
Więc wydaje się, że to się właśnie dzieciaki troszczą. Ja jeszcze taki mam przykład, znaczy tych przykładów jest dużo, ale przypomniał mi się przykład z taką 22-letnią też dziewczynę poznałam, która mówiła, że no ma taki problem trochę tam z zaburzeń lękowych i takie różne tiki nerwowe i trudności i mówi, że no zawsze miała wyjątkowe wyróżnienia, świadectwa z czerwono-białym paskiem, konkursy, olimpiady, poszła na medycynę, no ale na drugim roku zrezygnowała. Ja mówię, dlaczego, co się stało? Nie mogłam mieć czwórek, nie mogłam się pogodzić z tym, że mam czwórki. Takich przykładów jest mnóstwo, to że tam, wiecie, ja też nie mam dużo czasu, żeby tak wszystkich ogarnąć, nie, w tym mieście. Okej, jeszcze chcę potwierdzić trochę też tymi badaniami, bo to też jest ważne, bo ja sobie tak mogę gadać, to są jakieś tam moje obserwacje, tak, ale też jest mnóstwo różnych nauk i różnych teorii przebadanych i faktów, które mówią też za tym, jak bardzo relacje wpływają i jak relacje wpływają na rozwój dzieci albo nawet ich zahamowania, zahamowanie ich potencjału i rozwoju. Fryderyk II, król Sycylii, on tam rządził około 1300 roku, on miał takie założenie, takie przekonanie, że my mamy wrodzoną umiejętność posługiwania się językiem Adama i Ewy. No i wymyślił taki eksperyment, bardzo bezwzględny, tam była kara śmierci za nieposłuszeństwo, czyli jest trochę lepiej, nie, po tych kilkuset latach. I wymyślił tak, żeby wziął kilkanaście niemowląt, opiekunki, które miały zakaz absolutnego odzywania się do tych dzieci. On zakładał, że my mówiąc do dzieci uczymy ich tego języka, którym my się posługujemy, więc żeby nie było, żeby się uruchomił ten Adama i Ewy, zabroniono odzywać się kompletnie do tych dzieciaków. I co się okazało? No okazało się to, że te dzieci po prostu niestety poumierały. Poumierały z braku relacji, z braku informacji, kontaktu, czułości, miłości, dobrych słów, uwagi. I niestety tak to się skończyło. Psychologia rozwojowa też mówi, teoria przywiązania, neurobiologia o tym, że każdy mózg oddziaływuje na siebie. Każdy nasz kontakt ze sobą, każdy schemat komunikacyjny, jaki my do siebie wysyłamy nawzajem, rozwija potencjał dzieci, ale też go może zahamować, tak, w zależności od tego, jaką postawę wykazujemy co do dzieci. Psychiatria środowiskowa, jeszcze jeśli chodzi o te mocne zdania co do relacji. Psychiatria środowiskowa przez 20 lat badali, jak środowisko może wpłynąć na zdrowienie ludzi, już nawet tak mocno chorych psychicznie, tak, na przykład psychozy. I okazało się, że da się relacją wyleczyć psychozę. No i teraz tak, szkoła zakładała też to, że będzie rozwijać w dzieciach poczucie wartości. Natomiast pomylono się, rozwija poczucie pewności siebie, ale nie poczucie wartości. A jeżeli ja mam poczucie pewności siebie, na przykład mam dobre flow i sobie tak wiem, że umiem sobie pogadać, tak, to jest to cecha no, po prostu pewności siebie, tak, że ja wiem, jakoś mam taką świadomość, że coś tam potrafię. Że umiem grać na pianinie, że umiem śpiewać, dobrze śpiewam, byłam solistką, więc wiem na pewno, że dobrze śpiewam. Natomiast to nie ma nic wspólnego z poczuciem wartości. Dlaczego? No dlatego, że poczucie wartości mówi o tym, co my o sobie myślimy, co myślimy o świecie i jaki stosunek do tego mamy osobisty. Więc nic nam po naszych umiejętnościach, jeżeli nie mamy poczucia wartości, bo nic z tym nie zrobimy. Bo będziemy myśleć, że jest kiepsko, bo będę stała tutaj na początku i myślała, kurczę, no syndrom ławki szkolnej mi się uruchomił, przecież muszę mieć jakiś feedback, czy ja dobrze to powiedziałam, czy ja to powiedziałam źle. Oczywiście później się ocenię krytycznie, tak jak w szkole, nie? Wyliczę sobie wszystkie błędy. Także nic z tego. I teraz rada na to. Ja spotykając się z nauczycielami, bardzo dużo z nimi do tej pory też spędzam czasu, też prywatnego, myślałam, kiedy zadała mi to pytanie, słuchajcie, jak to jest, dlaczego to jest tak, że jak wy wchodzicie do szkoły, to zupełnie jesteście kimś innym, niż jak z niej wychodzicie. Jakby tam jesteście ludźmi na zewnątrz, a w szkole jesteście zupełnie kimś innym, jakby kimś, kto uważacie, że powinien być. No, dla przykładu, nauczycielka mówi, co ja mam z nim zrobić? Wiecie, już nie radzi sobie w pierwszej klasie z siedmiolatkiem, no, oczywiście no, trudne zachowanie u dziecka. Co ja mam zrobić? Dzieci widzą, patrzą na mnie, a ja sobie nie radzę. Oni wszyscy posłuchali się mnie, zrobili te zadania, a on siedzi sobie tam i stuka tym ołówkiem. Siedmiolatek, słuchajcie, wyrzucony w pierwszej klasie już z jednej szkoły, tak?
usunięty. I mówię, ale to co jest w tym trudnego? No bo widzą, że nie jestem konsekwentna, nie mogę mu pozwolić wyjść na przerwę. On teraz musi usiąść i musi zrobić te zadania, dokończyć je. Ja mówię, i co zrobiłaś? No co, no nie wypuściłam go. Słuchaj, ja go trochę tak kojarzę, no nie wiem, czy ci tak łatwo z nim poszło, na pewno. Stanęłam pod drzwiami, mówi, przycisnęłam drzwi i nie wypuściłam go. Walczył z tobą? No walczył. Co zrobiłaś dalej? Wzięłam go za rękę i na siłę zaciągnęłam pod ławkę. Okej, to zamieńmy się rolami. Teraz ty nim będziesz, a ja będę tobą. Rewelacyjnie pracują, rewelacyjnie widzą, czego dziecko w tym momencie potrzebowało, co zrobili źle i tak naprawdę gdzie był błąd, tak? Natomiast jeśli chodzi o tą konsekwencję, zawsze mówię tak. Dobrze, ale nie ma problemu. Słuchaj, te dzieciaki wiedzą, że jest okej, jeżeli zrobią to zadanie, a on jeszcze tego nie wie. Po prostu wyjaśnij im, że musisz z nim popracować w tej relacji, że zależy ci na tym, żeby jeszcze na przykład to przećwiczył, czy to przećwiczył, bo jest mu to potrzebne, bo sprawdza się w tym, bo jest dobry, bo potrafi włożyć wysiłek, jest wytrwały i wtedy zaopiekuje się nim, a wy możecie iść na przerwę albo po przerwie jeszcze wrócę do ciebie, tak? Albo umówmy się, moja jeszcze taka dobra nauczycielka moich dzieci wymyśliła taką fajną rzecz z moim drugim synem, że on, jeżeli on nie będzie odrabiał pracy domowej, chociaż to też mam odrębne zdanie na temat pracy domowej, bo one w ogóle nie mają efektu, jaki powinien mieć, jaki się zakłada, że mają mieć, to ona zostanie z nim po lekcjach. Ona była autentyczna, to był jej język osobisty. Powiedziała, słuchaj, nie martw się, ja z tobą zostanę. Prywatny czas chciała poświęcić do tego, żeby z nim zostać i dokończyć to zadanie, żeby zrobić z nim, przećwiczyć. I była na to gotowa. Zrobili to tylko dwa razy. Mój syn już odrabiał na lekcjach. Po to pracę domową, żeby w domu nie robić. Chciałam powiedzieć, podsumować trochę tak, że o ten autorytet. Kiedyś mówią nauczyciele, często wracają do tej myśli, że autorytetem jest, kiedyś to było super, tak, autorytet, ale przecież nikt dla nas nie jest autorytetem tak po prostu, tak zwyczajnie, nie? No kto? No nie tylko ta osoba, która ma wiedzę, jakieś umiejętności, które akurat nas interesują, bo nie, umówmy się, ja się nie interesuję wieloma tematami, bo nie chcę, bo nie lubię, nie ciekawi mnie to. Dzieci muszą jeszcze pokładać ufność w tobie, że chcesz go wesprzeć. Wtedy jesteś autorytetem. One muszą mieć takie poczucie, że ty jesteś autentyczny, że jesteś autentyczna i chcesz im pomóc. Że to nie jest tak, że ty odwalasz swoją robotę, idziesz do tej szkoły, dajesz tam, rzucasz jakiś program, dobra, zrób te ćwiczenia, problem z głowy. Dzieci to widzą. One to widzą wszystko, że to na zasadzie, nie wiem, pani robi swoje, ja robię swoje, a potem jest takie zdziwienie, on robi swoje na lekcji, a nie moje. No tak kształtujemy te postawy po prostu tym, co sami pokazujemy dzieciom. Dobra, dzięki serdeczne.